Dawno, dawno temu w odległej krainie żyła długowłosa księżniczka Roszpunka. Czarownica o imieniu Kamila uwięziła Roszpunkę w wysokiej, wąskiej wieży. Nigdy nie pozwalała jej wyjść bez nadzoru. Pewnego dnia wiedźma Kamila podeszła pod wieżę ze złotą rybką w okrągłym akwarium. Roszpunko! Opuść swoje złote włosy! Jestem tutaj! Roszpunka rozpuściła włosy, aby czarownica mogła wspiąć się na wieżę. Ale ze złotą rybką pod ręką trudno było jej się wspiąć. Roszpunko, trzymaj tę rybę. Roszpunka natychmiast wyjęła rybkę z ręki wiedźmy. O, ale słodka! To prawda, ryba była bardzo urocza, ale sprawiała wrażenie kapryśnej i tchórzliwej. Roszpunko, słuchaj, nigdy nie wystawiaj tej ryby na słońce. Nigdy! Dlaczego? Ukarałam ją bardzo złym zaklęciem. Ale co mogła ci zrobić rybka? Ponieważ to jest trująca ryba, Roszpunko. Może otruć ciebie albo i mnie. Nie zbliżaj się do niej. Czarownica Kamila wróciła do lasu, zsuwając się po włosach Roszpunki na ziemię. Roszpunka była bardzo ciekawa ryby. Biedna rybka. Wygląda na to, że oboje jesteśmy tu zamknięci. Bl, 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 bl. To ja, Roszpunko. To ja, książę Rob. Bl, 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 bl. Co? Książę Rob wyjaśnił, jak Kamila złapała go, gdy potajemnie wspinał się na wieżę. A kiedy powiedział jej, że jest tam, by uratować Roszpunkę, wiedźma przemieniła go w rybę. Nie mogę uwierzyć w to, co słyszę. Czar może zostać złamany przez światło słoneczne. Przenieś mnie do okna. Roszpunka wzięła kulę z rybką i umieściła ją przy oknie. Kiedy jasne promienie słońca uderzyły w rybkę, miejsce nagle zabłysło i zaklęcie zostało złamane. Ach, Roszpunko, uratowałaś mi życie. Ale właśnie wtedy Roszpunka zauważyła, że zła wiedźma Kamila zbliża się do wieży. O nie, nadchodzi Kamila. Co teraz zrobimy, Roszpunko? Utknęliśmy tutaj. Mam pewien pomysł. Roszpunko, opuść swoje złote włosy. Jestem tutaj. Roszpunka jak zwykle rozpuściła włosy. Kamila zaczęła się wspinać, trzymając się włosów. Roszpunko, jesteś tego pewna? Nie mamy wyboru. Wyciągnę nas stąd. Gdy wiedźma się wspinała, Roszpunka zaczęła kołysać swoimi długimi włosami w przód i w tył. Co się dzieje? Roszpunko! Roszpunka zaczęła bujać włosami coraz mocniej. O nie! Stój! Roszpunko! Przestań! Co? Nagle Kamila została wyrzucona głęboko w las. Zła wiedźma wpadła na szczyt największego drzewa daleko od wieży. Jak mam się stąd wydostać? Dalej, chodźmy. Książę Rob i Roszpunka zeszli na dół po jej mocnych blond włosach. Książę Rob gwizdnął głośno i jego biały koń przybiegł z daleka i stanął tuż przy nich. Ta odważna para, która w końcu uciekła z więzienia, wiodła bardzo szczęśliwe życie na zamku księcia.